Cześć, witajcie kanał 365 Dni o Piłce. Witam w serii, w której omawiam najciekawsze spotkania danej kolejki. Trochę mnie tutaj nie było i trzeba przyspieszyć. W tym odcinku powiem szybko o kolejce numer 8, a na najciekawsze spotkanie wybrałem mecz pomiędzy Pogonią Szczecina a Krakowią Kraków. W tej samej kolejce był m.in. spotkanie, czy właściwie gromienie Lecha Poznań i Wisły Kraków. 5-0 wygrał Kolejosz, natomiast wydaje mi się, że warto przyjrzeć się spotkaniu Pogoń Kraków. Między innymi z powodu, że jeszcze tych drużyn w tej serii nie omawiałem, a wbrew pozorom jest naprawdę interesujące spotkanie z perspektywy rundy jesiennej. Po pierwsze, było to kolejne spotkanie Krakowi, która kontynuowała pastę 4 meczy bez porażki, bo fatalnie weszła w sezon. Tam były 4 mecze bez zwycięstwa, m.in. remis w pierwszej kolejce na inaugurację sezonu z Górnikiem Łęczna, a później czterokrotnie podopieczni jeszcze Michała Probierza nie zaznali porażki, zdobywając m.in. ten cenny punkt ze Szczecina w dość jednostronnym spotkaniu, bo trzeba powiedzieć, że Pogoń naprawdę grała dobrze, przeważała na boisku, dominowały głównie gry skrzydłami, m.in. Kurzawa po jednej stronie i Kucharczyk po drugiej. W drugiej połowie m.in. wejście Grosickiego, ale również bardzo aktywny cały mecz wspierający lewy obrońca, właściwie wahadłowy Mata, który był również asystentem pierwszej bramki. Jeżeli chodzi o gole, tak jak widzicie na grafice, do której strony wciąż Was odsyłam, czyli Ekstra Stats, 8 kolejka Ekstraklasy, Pogoń Krakowia, asystujący oczywiście Mata, to już wspomniałem, natomiast bramkę strzelił Kacper Kozłowski, też postać, przy której warto się zatrzymać. Dziś wiemy, że Kozłowski poleciał do Anglii, w międzyczasie ma przystanek w Belgii i tam spędzi najbliższe pół roku. Później dołączy do drużyny Brighton, między innymi Kuby Modera, i miejmy nadzieję, że będzie się prawidłowo rozwijał i dostanie swoje minuty. Bramkę strzelił Głukom, był to jego druga bramka. Pierwszy gol zdobyty w kolejce numer 1 z Górnikiem Zabrze również u siebie, a jeżeli chodzi o gola dla Krakowi, to strzelił go również piłkarz Pogoni Szczecin, bo to jest samobójcze trafienie Rafała Kurzawy. Dość pechowe, dość nieszczęśliwe, ale fakty są takie, że strzelił on swojaka i mecz zakończył się remisem. Generalnie, tak jak powiedziałem na początku, Pogoń dominowała, Pogoń przeważała, obijała bramkę Chroszczo, między innymi strzał Kucharczyka czy Maćka Żurawskiego, który wszedł. Młodzieżowca, choć jeżeli spojrzymy na skład obu drużyn, a między innymi Pogoń Szczecin, to również dostrzeżemy pewne eksperymentalne rozwiązania, bo z zupełnością nie był to skład podstawowy. Między innymi Parzyszek, zmieniony później przez Lukę Zachowicza, ale również Kamil Drygasz, czyli zawodnik raczej defensywny. Praktycznie cały mecz na ławce spędził Kowalczyk Sebastian, bardzo ważna postać w tym sezonie. Widzimy Kucharczyk, Kurzawa, autor tej bramki samobójczej. Obrona w miarę stabilna, trzeba zapewne pochwalić za ten mecz Stolarskiego, który był bardzo aktywny, był obrońcą m.in. Wisły Kraków, zanotował taki bardzo groźny strzał w boczną siatkę. Generalnie Pogoń grała dobrze, w drugiej połowie może troszeczkę rzeczywiście odpuściła, gdzieś tam chcąc dowieść ten 1-0 do końca, ale Krakowa swoją konsekwencją, ale też graniem do końca udowodniła, że no jednak gramy do 90 minuty i udało się ostatecznie zdobyć bramkę na 1-1. Przy tej bramkowej sytuacji niewątpliwie duży udział w akcji Pelewan Amersforta, który się zastawił, który nie dał się przewrócić, opanował piłkę i zagrał ją na głowę Rafała Kurzawy, który skierował do własnej bramki. Tak wyglądał ten mecz. Tutaj jeszcze rzut oka na raport meczowy ze strony, które się wcześniej powoływałem. Ja Wam dziękuję za materiał, zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania i do śledzenia innych moich podcastów. Na pewno serię przyspieszę, bo do początku rundy wiosennej zostało niewiele, a muszę jeszcze omówić najciekawsze spotkania z każdej kolejki, więc naprawdę będę się śpieszył, a Was zachęcam do obserwowania i lajkowania. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.